Opuszczony fort przy Polanowickiej we Wrocławiu ani za dnia, ani tym bardziej nocą nie zachęca na razie do zwiedzania, ale to się zmieni. Są pieniądze i ruszyły przygotowania do renowacji obiektu. Będzie tam muzeum, sala konferencyjna i centrum edukacyjne. Dziś w forcie była Anna Piskorowska. Wojskowy fort powstał w XIX wieku. Był jednym z elementów budowy twierdzy Breslau, całego systemu obronnego miasta. Żołnierze mieli się tu chronić przed ostrzałem artyleryjskim. Ten fort akurat był bardzo odporny na ostrzał artyleryjski. On mógł wytrzymać nawet pojedyncze trafienia artylerią, nawet kalibrów powyżej 250 mm. Czyli to są już naprawdę takie pociski o bardzo dużej sile rażenia. Od ponad 20 lat fortyfikacje nie pełnią żadnych funkcji i były regularnie odwiedzane przez poszukiwaczy skarbów. A jakich tutaj ludzie poszukiwali skarbów? Nie wiem, ponieważ tutaj na terenie tego fortu dosyć często, prawda, natykamy się na jakieś takie ślady dzikich wykopalisk. Od 1987 roku opuszczony obiekt niszczał i popadał w ruinę. Zainteresowało się nim Wrocławskie Stowarzyszenie Fortyfikacyjne, które postanowiło go zrewitalizować. Fort przy ulicy Polanowickiej to unikatowy zespół obiektów wojskowych. Zachowały się tu m.in. stanowisko obserwacyjne, schron dla piechoty czy straży, fosa i betonowe transzeje. Użyczony przez miasto obiekt już za niespełna 2 lata ma być jedną z atrakcji turystycznych Wrocławia. Ma tu powstać m.in. Muzeum Fortyfikacji i Centrum Edukacyjne. Obiekt ma także służyć mieszkańcom miasta. Większość z nich tak naprawdę nie zna historii Wrocławia, więc jest to dobry sposób na poznanie jej właśnie przez taki oryginalny, w oryginalnym stylu. Remont obiektu będzie kosztował 200 tysięcy złotych. Zapłaci Wrocławskie Stowarzyszenie Fortyfikacyjne, które apeluje do mieszkańców miasta o pomoc przy porządkowaniu terenu. Fakty, Anna Piskorowska.